Namiętność waszej sypialni wygasa, chcielibyście na nowo rozpalić ten ogień, życie erotyczne mogą poprawić naturalne afrodyzjaki. Czasem przyjmują zaskakujące formy. W każdym regionie świata afrodyzjakiem jest coś, co dla tej kultury jest ważne. Azjaci uwielbiają penisy wielkich kotów, tam w Afryce rogi nosorożca, bo to się kojarzy z męskością. My też mamy swoje afrodyzjaki. Nie są tak kontrowersyjne i możemy wzbogacić o nie codzienną dietę. Wiele z nich występuje w pożywieniu, czy pewne potrawy wręcz są uważane za afrodyzjaki, czy przyprawy, napoje. Część dlatego, że posiada pewne składniki, które rzeczywiście mogą wpływać pozytywnie na funkcje seksualne, jak na przykład cynk, który jest niezbędny do utrzymania prawidłowego poziomu testosteronu w organizmie mężczyzny, ale będą też takie substancje, które mają zwiększać ukrwienie, wpływać pozytywnie na krążenie, no i to przekłada się na ukrwienie narządów płciowych, a to z kolei wpływa na odczuwaną przyjemność. Inne z kolei mają rozbudzać zmysły i wpływać na naszą wyobraźnię. Pokarmy stwarzające jakiś erotyczny nastrój dzięki swojemu wyglądowi, czyli one mają się kojarzyć erotycznie. No i to mogą być takie bardzo proste skojarzenia, banan, przecięta na pół brzoskwinia, szparagi też uważane są za afrodyzjak. Możemy także zadziałać na zmysł węchu. Ochotę na igraszki wzmagają niektóre zapachy. Są olejki, które również powodują, że przychodzi ochota na miłość. Otóż olejki langowy ma takie właściwości. I też kilka minut inhalacji takim olejkiem powoduje, że po prostu człowiek zyskuje tu zainteresowanie, nie pójdzie spać. Pytanie, czy maseczka nie odstraszy? Maseczka jest tylko na kilka minut, to nie jest na cały akt, to jest tylko jako gra wstępna. Jeśli wszystkie sposoby zawiodą, z pomocą przychodzi kieliszek. Inne substancje to będą takie substancje, które nas rozluźniają. No i oczywiście takim afrodyzjakiem, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie spotkania, randki, romantycznej kolacji, no to jest kieliszek czerwonego wina. Nie jest tak, że im więcej, tym lepiej, dlatego że alkohol spożywany w takiej większej ilości bardzo będzie stępiał nasze odczucia, więc będzie utrudniał odbycie stosunku, no bo mężczyzna, który ma mniejsze odczucia, może mieć trudność w osiągnięciu i utrzymaniu erekcji, ale może też odebrać kobiecie, która jest pod wpływem alkoholu, możliwość osiągnięcia orgazmu. A gdy pomysłów zabraknie, afrodyzjaki należy posłać do diabła. A raczej szamana. Afrodyzjaki pozostawmy kulturze ludowej, tam gdzie nie ma dostępu do lekarzy, gdzieś tam w buszu, w dżungli, to tam niech sobie działają.